Szczęść Boże polskiej nauce, która może jeszcze się podniesie, może się dźwignie, jak władza ludowa przestanie się nią zajmować. To, że świat nauki post-PRL-owski protestuje, no to nie jest argument, wiadomo, nie chcą konkurencji na swoim ryneczku. Oczywiście my też moglibyśmy tam zachodzić w głowę, dla kogo właściwie to jest miękkie lądowanie, czy to jest dla Zybertowicza, czy to jest toruński profesor. Nawet słyszałem kiedyś w pewnym gronie, mówili o nim per Kopernik, więc to by jakoś pasowało. No wiadomo, kolejny paśnik dla cwaniaków został zaprojektowany za niebanalne kwoty, które oczywiście ma rację pierwszy tu z kolei mówca, że z całą pewnością nie zaspokoją te kwoty apetytów, apetyt będzie rósł w miarę jedzenia. Wszystko jest kuriozalne i śmieszne w tym projekcie. Na każdym poziomie to, żeście z góry zaprojektowali, jakie to wydziały będą tej uczelni w rozmaitych ośrodkach, jak już, no to czemu nie będzie kolegium tej Akademii Kopernikańskiej ze statusem Wydziału Akademii Sztuki Wojennej, bo przecież Kopernik fortyfikował Olsztyn i świetnie mu to poszło. Jak już, no to idźcie w stronę Akademii, na której mowa będzie o finansach państwa, prawo Kopernika, Greszama. Czemu nie ma śladu w tym projekcie? No bo nie o to chodzi, żeby było mądrze, nie o to chodzi, żeby było ciekawie. Chodzi o to, żeby, no cóż, ci, którzy mają dostać stypendia, dostali je, ci, którzy mają dostać granty, żeby mogli je konsumować. O, siedzi tutaj pan ekspremier, minister Gowin, który patronował przez parę latek tym paśnikom dla cwaniaków zintegrowanym NAWA, NCBIR, Instytut Łukasiewicza, aż furczy. To jak w filmie animowanym, jak kiedy trutnie konsumują domek psa Huckleberry, prawda? Furczy. Nie widać, kto je, ale konsumpcja trwa. Więc oczywiście Konfederacja nie będzie popierać tworzenia kolejnego koryta z całym szacunkiem właśnie dla nauki. Przed wojną wujek mojej mamy, ten wujek już świętej pamięci, dostał nawet nagrodę Wiadomości Literackich świętej pamięci Wasiu Tyński za książkę, za biografię Kopernika, ale te rzeczy właśnie powstają bez finansowania centralnego, nie w trybie przygotowywania się miękkiego lądowania przez jakichś ministrów z kancelarii prezydenckiej. No właśnie, jak nie Zybertowicz, to Szczerski tam się pożywi, prawda, jak już wróci na ojczyzny łono. Dziękuję. I gdzieś trzeba będzie wykładać i świecić przykładem. Dziękuję. Jest to i śmieszne, i straszne. Precz z tym, niech żyje oczywiście pamięć wielkiego Kopernika, ale nie tak potwornych cieleń. Panie pośle, proszę naprawdę nie nadużywać czasu. Pan poseł Wojciech Maksymowicz, ale panie pośle, ja z panem nie rozmawiam. Polska 2050, bardzo proszę. Pani zwraca do mnie, ale pani ze mną nie rozmawia, więc panie pośle, mogę polecić. Ja też bym mogła panu polecić konsultację. Bardzo